Teraz przenosimy się do sztabu Platformy Obywatelskiej we Wrocławiu. Tam wielki entuzjazm podczas wieczoru wyborczego. Według sondaży Platforma Obywatelska zdobyła 19 mandatów. Dziękujemy naszym wyborcom, mówi Stanisław Huskowski, kandydat do Europarlamentu. Bardzo tego chcieliśmy. Zwycięstwo w tych wyborach było na pewno bardzo trudne. Jesteśmy po 7 latach rządzenia. Polacy poznali nas na wskroś. Nie wszyscy swoje nadzieje pokładane w nas zrealizowali. Udało się je zrealizować i nie wszyscy są zatem szczęśliwi, ale jednak widać, że dalej cieszymy się zaufaniem Polaków i że potrafimy wygrać z partią opozycyjną, potężną partią opozycyjną, która od 7 lat nas krytykuje. W związku z czym jest to wielki dla nas dzień. Trudno było, była trudna kampania. Od wielu miesięcy nie było, w sondażach to nie my prowadziliśmy, w końcówce wygraliśmy. Cieszymy się z tego bardzo, ale też wiemy o tym, że musimy jeszcze bardziej pracować dla Polski i w Polsce i w Europie. I dziękujemy wszystkim wyborcom za to, że się zdecydowali nam powierzyć mandaty i nam dać to zwycięstwo w tych wyborach. Dziękuję bardzo.